Dobry. Symulację. Ruszamy. Postrzelamy znowu może do swojego Mausa. A może do kogoś innego? Ja pierdzielę, ale szopka nie z tym ostatnim filmem, to jest masakra. Ale to już mniejsza o to, no chodziło mi tutaj o właśnie te 4 strzałów tego Mausa z takiego dzieła. W tą przekładni nic się nie stało, no może są jakieś osłabione uszkodzenia swoich. Niech będą, ale kurczę, 4 sztuki, ktoś tam chyba jeszcze go zahaczył. No i co, i zniszczony, nieuszkodzony, to jest kurde masakra jakaś. I to już na starcie, jak w bitwę wszedłem. No dobra, patrzymy, gdzie są jakieś łebki. Gówno widzę. Tam jest jakiś dym. Tam jest, dobra. 2 kratki ponad, czyli powiedzmy jakoś tak tyle. O, tako. Proszę bardzo! I z 4 został wyeliminowany z gry. Ależ dostał gonga. Brakuje tylko, żeby mi napisał cyka. Suka. Dobrze. Niemieckie działo zaczęło grzmieć. W końcu. Celne. Tam, gdzie wymierzyłem, tam poleciało. I o tak ma być! Nie wiem, czy słyszeliście taką historię, jak Tiger wystrzelił przez 2 ściany budynku i zniszczył amerykański czołg. O, były niezłe jaja. To musi być moc takiego działa. Przez 2 ściany, a 2 ściany na pewno bardzo mocno zatrzymają moc takiego pocisku, a jednak i tak przebiły, tylko właśnie nie wiem, o jaki czołg chodziło, czy on został w bok, nie pamiętam teraz, ale w goglach pewnie znajdzie się taka informacja. Oczywiście mnie się nie chce szukać, więc wam nie powiem do końca. Cholera, to jest trochę do dupy miejsce, bo nie wiem, co robić, czy wyjechać, czy nie wyjechać. Blisko jest punkt i respa i punkt A, i tutaj jest właśnie zagadka, a w mieście nie mogę sobie pozwolić na samotne rajdy, ponieważ no, jestem bardzo łatwym celem do objechania i tu jest taki problem, ale Mausa słyszę. Za mną go nie ma. Teraz tak, pytanie. Ktoś będzie tutaj? Chyba go nie ma. Chyba nie ma nikogo. Coś jest. I to nie jest nasze. Jest tam coś. Dałem strzała, spieprzam, ale to nie jest nasz pojazd. O, w mordę. I teraz jest problem. Nie no, musiałem otrzymać jakiegoś hita, bo ja mam na czerwoną gąskę. Ale dobra, ja nie będę wyjeżdżał tędy, on będzie mógł obserwować ten punkt. Może będzie myślał, że ja z tej strony wyjadę. A ja tutaj nie będę wyjeżdżał, tylko ja nie wiem, dlaczego nie wyświetlają się na mapie, na symulacji? Skoro ktoś jest, tylko trzeba... Bo ogrodzenia, znaczy się, tutaj powodują jakiś zanik, jakiś, nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Zakłócenie... Nie, kurwa mać. To jest on? Czy nie on? Nie, to jest chyba gość. Gówno, to nie jest gość. Ale zjechałem teraz sobie sprawę. Jest po mnie. Jest po mnie. No i co? Znikam, pojawiam się. O co tutaj chodzi w ogóle? No i? Kurde, no... No nie lubię tego. Nie lubię czegoś takiego. To jest mój czy nie mój? Bo ja już naprawdę... Teraz już nie wiem, nie? What the fuck? Co jest grane? Mój czy nie mój? Chyba nie. To jest mój? Mój! Ja pierdzielę! I zobaczcie, że mi go nie wyświetlało no... na mapie w ogóle. To jest dobre. I teraz mi powiedzcie... Każdy się śmieje, że odwaliłem babola. No, skąd ja mam wiedzieć, jeśli na symulacji mi się nie wyświetla nic na mapie, czy to jest mój, czy to nie mój. A stał przede mną. No... Nie wiem. Po prostu nie wiem. Jak ja mam to tłumaczyć, co ja mam mówić? Teraz bzdura moja totalna. Wyjazd bokiem. Pan Maus niech jedzie pierwszy. Coś jest, że się cofa, czy jak? No i nie wiadomo. No chłopie, jedziesz czy nie jedziesz? Bo jak nie jedziesz, to ja cię objadę z tyłu. O boże. Zdecydowany jest. Nie wiem, czy kogoś tam widzi, czy nie widzi. Dobra. Aha, on mnie przypuszcza jako pierwszy. No tak, ja nie jestem takim kolosem, kolego. Jak ci się wydaje? Nie. Słodziaczku. Dolna płytka i wysiadam. No i zaraz to pewnie za chwilę nastąpi. O, chyba się ktoś rozpadł. No, chyba ktoś nie celował mi tam, gdzie potrzeba. No i tutaj... No i znowu brak zaznaczenia celu na mapie. Tamten go widział. Ja go nie widziałem. Co jest grane? Coś mnie... Co mi tak krzywo jedzie? Nie wiem, o co chodzi. Aha, dobra. Ten odsłania tutaj, dobrze. Aha, Kurde, co to jest za fizyka? Łapie lekko na candy. Oj Boże. Dobrze, elegancko. Bitwa dosyć monotonna, ale przyjemna. Tak można to nazwać. Dobra, to na tyle. Chyba wystarczy tego. Okej. Ile dostałem? A mogłem postawić, bo mam wagery jakieś tam. A dokładnie mam tego tyle. I to chyba dzisiaj trafiłem. 3 albo 4 w jednej skrzynce. Jakoś tak to było. Że tutaj coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. I... no, w sumie jakby skumulować i niezła kaska by była, ale to jutro nakręcę filmik. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich, na razie.